Na Politechnice Opolskiej bywam, bo to jest moja uczelnia. Ja ją skończyłem, jestem absolwentem Politechniki Opolskiej. Natomiast ze studentami lubię się spotykać, bo jako praktyk chcę pokazać, jak teoria zarządzania może w praktyce być realizowana, jak może pomagać w zarządzaniu firmą. A zarządzanie firmą to tak na dobrą sprawę zarządzanie samym sobą, zarządzaniem budżetem rodzinnym, zarządzaniem. Małą firmą, dużą firmą. Mechanizmy to są te same i to młodym ludziom się może przydać w ich życiu. Ja się dzielę swoimi doświadczeniami. Takie spotkania są bardzo ważne i one się wpisują w całą strategię działania uczelni, ponieważ sama dydaktyka to jedno, a praktyka to drugie. Prawda? No, pracujemy zawsze pod hasłem łączności teorii z praktyką. Na pewno spotkania z tak szacownymi ludźmi biznesu jak pan. Prezes y, balcerek, one dają. Możliwość studentom orientacji się na rynku pracy, tym bardziej, że chciałbym tutaj podkreślić, że wydział rozkłada się z trzech instytutów, prawda, i turystyka i rekreacja e, daje te możliwości działania na rynku, a także zmierzenia się naszym absolwentom no, z prawdziwy, prawdziwymi wyzwaniami, jakie tutaj współczesna ekonomia daje. Od wielu lat mówię, że jest czas inżynierów. W polskiej gospodarce 70% firm... Notowanych na giełdzie, warszawskiej giełdzie, jest zarządzanych przez inżynierów. To inżynierzy zarządzają dużymi firmami. To jest czas inżynierów. Można uzupełnić wiedzę z zakresu zarządzania, z zakresu socjologii, psychologii, która jest przydatna w zarządzaniu, ale ta wiedza techniczna jest i ten, ten pragmatyzm inżynierski jest bardzo, bardzo przydatny.